Słuchajcie, wiele osób zadaje pytanie na grupach facebookowych głównie, ale także w komentarzach pod filmami, czy warto kupić dany model drona, na przykład DJI Mini 2, dlatego że jest to dron tani przede wszystkim i jest sporo deali, sporo okazji na zakupienie. Też inne modele w międzyczasie bardzo mocno się rozwijają i dzisiaj warto powiedzieć trochę na temat, po pierwsze, wsparcia produktu, w jaki sposób zorientować się, czy producent, czyli firma DJI, wspiera swoje produkty nadal, a po drugie, czy ten produkt rokuje do rozwoju dalszego, bo to, że w dniu premiery on ma daną postać, tak jak było kuriozalnie w przypadku Mavica 3, to nie znaczy, że ten dron nie nabierze prawdziwej mocy i wartości z czasem. I tutaj w tym przypadku naprawdę pojawiła nam się petarda, a gdy zaczynaliśmy przygodę z tym dronem, w pierwszych dniach była totalna porażka. Także dzisiaj trochę na ten temat powiem i pokażę Wam, w jaki sposób łatwy sprawdzić to i przekonać się w kilku prostych krokach. Zaczynajmy zatem. Słuchajcie, otóż najłatwiejszym sposobem, czym jednym z najłatwiejszych, oprócz bezpośredniego zapytania do DJI, z odpowiedzią może być różnie, ale jest na pewno sprawdzenie na stronie DJI.com aktualizacji. Kiedy były robione aktualizacje do danego drona, kiedy wprowadzano, co one wniosły i czy ten produkt na bieżąco jest aktualizowany. Zobaczmy sobie na przykładzie Mini 2. DJI Mini 2 wszedł na rynek w listopadzie 2020 roku, czyli ponad 2 lata temu już. I tutaj mamy w danych dotyczących produktu downloads, czyli pliki do ściągnięcia i informacje do ściągnięcia. I mamy tutaj też plik w PDF-ie, który nazywa się Release Notes. Jeżeli sobie otworzymy ten plik, to widzimy, że ostatnia aktualizacja była przeprowadzona w czerwcu 2022 roku, czyli mniej więcej pół roku temu, od czasu, kiedy tworzę ten film. I tutaj tylko były wymagania spełnione japońskie, czyli dostosowanie się do rynku japońskiego. Popatrzmy na poprzednią. W marcu była optymalizacja bezpieczeństwa lotu wprowadzona. Czyli pojawiają się sporadycznie, ale nie tak często, bo tutaj kwiecień 2021 i wprowadzono możliwość sterowania z aparatury DJI RCN1 kilku dronów, czyli można było zmieniać pomiędzy R2S, Maviciem R2 i Mini 2, można sobie to zmieniać w Connection Guide na początku przy stronie startowej. Tutaj był marzec, także widać, że te aktualizacje nie postępują tak dynamicznie, jakby się chciało i ostatnio tylko ze względu na wymogi rynku japońskiego wprowadzono aktualizacje w tym bieżącym roku kończącym się, no i też optymalizacja bezpieczeństwa. To są dwie kluczowe aktualizacje. Nie za dużo, prawda? Przejdźmy w takim razie do innego produktu. Patrząc na cenę, jeżeli chodzi o tańsze produkty i już trochę starsze, to R2. On miał też kilkanaście swoich aktualizacji, jeżeli chodzi o oprogramowanie. I mam wrażenie, że ten potencjał też został już wyczerpany przez firmę DJI i też wsparcie jest takie, a nie inne. Jak widać, też tutaj mamy wymagania rynku japońskiego spełnione w tym roku, w lipcu. Jeżeli popatrzymy sobie na inne możliwości, w czerwcu mieliśmy jedną aktualizację pół roku temu. Ogólnie chodziło o stabilność systemu. Większa aktualizacja właściwie miała miejsce ponad rok temu. Widać, że ten produkt już nie jest tak wspierany przez firmę DJI. I właśnie po tym między innymi można się zorientować, czy dane produkty mają wsparcie, czy nie. Tutaj jest też ta możliwość, jeżeli chodzi o wymianę pomiędzy aparaturami. Dobra, to spójrzmy w takim razie na R2S, bo to jest flagowiec DJI, który nadal dobrze się sprzedaje, jest doceniany przez wielu użytkowników, jest młodszym produktem od R2. I tutaj widać, że są te aktualizacje, prawda? Jest wsparcie do DJI RC, do nowej aparatury z wbudowanym wyświetlaczem. Mamy też Exponential Curves, czyli krzywe wykładnicze dla trybu Cine, więc widać, że ten produkt nadal jest wspierany. I to była niedawno ta aktualizacja. Rynek japoński, klasyka, ale ta ostatnia aktualizacja daje nam do zrozumienia, że ten produkt nadal jest wspierany przez DJI. Czy będzie DJI R3 czy 3S? Pewnie tak, zobaczymy niedługo, ale zapewne pojawi się też taka wersja. AirSense jest dodany, widać, że ten produkt się rozwija i jest wspierany, ale głównie bym powiedział, że po tym widać, po tej aktualizacji, po tym update'cie z października tego roku. Następnym modelem jest Mini 3 Pro i tutaj widać, że faktycznie te aktualizacje również wchodzą. Dodano master shoty w trybie ujęć pionowych.
priorytet ISO i priorytet migawki, tak? Mhm, to jest dodane, a także ustawienia ostrości i redukcji szumów i też wsparcie dla szkieł nakładek szerokokątnych. Także widać, że sporo się dzieje, jeżeli chodzi o tego drona i on jest wspierany bardzo mocno. Poprzednia aktualizacja była w sierpniu, więc w sierpień, październik, dwa miesiące jest wsparcie. Podobnym produktem wspieranym i nowym jest Avata. Widać, że aktualizacja mocna, która weszła, to grudzień tego roku i tutaj zarówno rozdzielczości, jak i klatkarze poszerzono. A low battery, mamy tutaj funkcjonalność przy słabym poziomie akumulatora, 10-bitowa skala kolorów, bardzo dużo wprowadzono tutaj też takich cech, które mają uatrakcyjnić i też sprawić, żeby ten dron był lepiej kupowany. Jest to nowy model i DJI zdecydowanie stawia na rozwój tego modelu. Zobaczmy w takim razie, czy znajdziemy Mavica 3. Tak, i tutaj widać, że też w grudniu mieliśmy między innymi klatkarze wprowadzono dopiero niedawno do trybu nocnego, dodano też waypointy, fantastyczna funkcjonalność. Ja jeszcze nie miałem okazji wypróbowania, bo od soboty czy od piątku cały czas pada śnieg, ale jak tylko będzie spokojny dzień, będzie można jak najbardziej sprawdzić, jak to wygląda. Tutaj tryb nocny i dodatkowe czułości, zakresy czułości wprowadzono wcześniej. D-Log otrzymał ISO wyższe, też o tym mówiłem już w osobnym epizodzie. W każdym razie widać, że tutaj jest dosyć mocna aktualizacja miesiąc temu i ten model, podobnie jak Mini 3 Pro czy Avata, jest bardzo mocno wspierany przez DJI. Tutaj też widzimy już od razu na pierwszy rzut oka, które drony są wspierane czy nie, tu widać też, a także widać, że w drugiej kolejności mamy te starsze modele. DJI FPV jest tu, przejdźmy w takim razie do Downloads. I tutaj mamy release notes i jest wrzesień 2022, też japońskie wymagania zostały spełnione, natomiast wcześniejsza aktualizacja była z sierpnia, wprowadzenie kompatybilności z goglami V2 i z kontrolerem, tak? Dla Avaty to jest ta aktualizacja, wprowadzono Avatę i stąd. Wcześniej mieliśmy tylko poprawa bezpieczeństwa i też gogle się restartowały same, więc były jakieś drobne błędy, które poprawiono w czerwcu też. Także widać, że tutaj się dzieją drobne ruchy, ale ze względu na to, że DJI rozwija mocno branżę FPV, tego konkretnego modelu mam wrażenie nie wspiera i ja bym poszedł tutaj nawet w stronę taką, żeby stwierdzić, że może być przygotowana wersja druga, na pewno dużo lepsza w porównaniu do tego modelu DJI FPV na bazie tych doświadczeń, które zostały zebrane. Ale jak widzicie, dobra aktualizacja była zrobiona dopiero półtora roku temu, czyli 2021 czerwiec i tutaj faktycznie szereg cech użytkowych zostało wprowadzonych. Także słuchajcie, jeżeli faktycznie ktoś przymierza się do zakupu drona, to warto też sprawdzić, jak on wygląda w hierarchii samego producenta. Czy to jest produkt, na którego się stawia, tak jak Mavic 3, czy to jest produkt, który już ma ponad 2 lata i ma swoich następców, takich jak na przykład Mini 3, który wszedł niedawno w miejsce Miniaka 2. I po tym zorientujemy się. Oczywiście te produkty niewspierane mogą być tańsze, ale z czasem będzie trudniej o nowe akumulatory, czy o wymianę na bazie DJI Care, czy o części zamienne lub serwis. Wiadomo, że nie będzie tak łatwo z czasem, bo ten produkt nie jest wspierany. Tak jak docierają do nas sygnały, że już jest coraz trudniej o akumulatory do Phantomów, czy do serii Mavica 2. Ten materiał powinien być pomocny dla Was przy wyborze drona i podejmowaniu decyzji, bo firma DJI mocno inwestuje i wydaje się, że niektóre produkty na etapie wdrożenia na rynek, wprowadzenia, one nie są pełnowartościowe. Dopiero na bazie doświadczeń firmy i też użytkowników i też szeregu ludzi, którzy są w tej branży, zostają wprowadzone różne zmiany, czy to filmowców, czy fotografów, tak jak Philip Bloom miał bardzo duży wkład w rozwój też Mavica 3, brytyjski filmowiec, o tym warto powiedzieć. Jeżeli zaczynasz i przed Tobą jest przygoda z dronem, zapraszam Cię do bezpłatnego warsztatu, który opracowałem specjalnie dla ludzi początkujących. Są tam pierwsze kroki z dronem, czyli Twoja wizja, tak żeby Twój dron nie wylądował po miesiącu w szufladzie, ustalenie
produktu, który jest ci potrzebny, czyli jaki typ byłby dla ciebie potrzebny, jak rozwijać się, są kroki pokazane, ścieżki rozwoju, tak żeby być coraz lepszym pilotem i żeby to cieszyło, bo nie sztuką jest dzisiaj wydać parę tysięcy złotych na nową maszynę, a sztuką jest ogarnąć to wszystko i tworzyć fantastyczne rzeczy, latać bezpiecznie i czerpać z tego pełną satysfakcję. Także ten materiał znajdziesz w linku w opisie pod filmem. Dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego życzę i widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!